Eurowizji, który dla nas był trochę gorzki, no bo nasza reprezentantka Luna odpadła. Ale tam się wczoraj naprawdę działo, widać było po tym, że Szwedzi świętują, to jest absolutne święto muzyki, zresztą Agnieszka jeszcze sobie podryguje, na pewno tak przypomina sobie jakieś wczorajsze występy półfinałowe. Agnieszka Dziekan, które najbardziej zapadło ci w pamięć? Polska, no oczywiście, Polska. Że tak, bo to był dobry występ, Luna, naprawdę... Nie przejmuj się, wszystko jest... dała z siebie 100%. Oczywiście, to na pewno. Tak. Mi się najbardziej podobał gościu, który wyskoczył z jaja bez... Jaja. No bez spodni. To trudno mi ocenić. Bez spodni. Z jajami, ale bez spodni. Finn, naprawdę, szanowni państwo, miał dosyć duży dystans do siebie. Czy to była piosenka? Bo to jest przecież konkurs piosenki. Nie wiem, nie znam się. Artur Orzech powiedział, że tego się nie da odzobaczyć. To prawda, ja mam to, Agnieszka. Ale właśnie, dobra informacja jest taka, że Artur Orzech znów komentuje Eurowizję i tak będzie w czasie drugiego półfinału, no i oczywiście sobotniego finału. Tak. Zachęcamy jest. Państwa do oglądania była transmisji. Taka piosenka Stasiu, w polskiej wersji, ten Stasiu, okay, życie, tak. Bo dzisiaj w ogóle Stanisława i Stanisławy. Także wszystkim Stasiom cudownym. Najlepszy. Jeszcze była taka piosenka Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale ona mieszka, w tym domu jest Agnieszka. Dokładnie, jest super prognozami, także to jest duży plus. Zabierzesz nas z Bieszczady, żeby rzucić i wszystko i pojechać właśnie tam? Zabieram was do Pukowiny Tatrzańskiej. Ja rzucam i do kuchni się udaję, bo jak dom, to i kuchnia. Plus na zachętę. Dobrze. Od dziekana. Eurowizja, drugi półfinał w czwartek, Agnieszka. Tak, a finał w sobotę. Oczywiście, że tak. Będziemy oglądać. Drodzy państwo, prognozy pogody nadszedł czas. Wcześniej wspomniana Bukowina Tatrzańska, ale temperatura w dalszym ciągu troszkę niższa i taka też będzie przez najbliższy tydzień. Drodzy państwo, rozpoczynamy przegląd regionów i klasiko. Startujemy od północy, zachodnio-pomorskie.